Witam Was, kochani moi, bardzo serdecznie z naszego kominkowego miejsca do pogadanek. Dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o strachu, dlatego że stawiając karty, obserwując jak przebiega Wasze życie, jak przebiega moje życie, w bardzo dużej mierze mam wrażenie, że strach i lęk jest tym, co nas bardzo mocno ogranicza. Pamiętajcie, zawsze ja Wam to powtarzam, że jeżeli chodzi o strach, to jest to pierwsza energia, która zaczyna się materializować w naszym życiu i w naszej rzeczywistości. Stety, niestety, dlatego że przyciągamy to, czego się boimy. Dlatego zawsze Wam tłumaczę, zawsze Wam mówię. Owszem, to nie jest tak, że wyłączymy swoją głowę i możemy odpuścić banie się albo jakąś analizę tego, co się będzie działo, ale ważne jest, żeby jak w największym stopniu ograniczać poczucie lęku. Na przykład, jeżeli są matki, które bardzo mocno boją się o swoje dzieci, typu wyjdzie na dwór, może kogoś spotka, może jakiś pan zaprosi dziecko do piwnicy, może wyjście na dyskotekę spowoduje jakąś bójkę, nawet przypadkowo dostanie, nie wiem, sztachetą po głowie. Bardzo często takie sytuacje się realizują i potem pada tylko zdanie, a nie mówiłam. Nie dlatego, że tak miało się wydarzyć, tylko właśnie dlatego, że najczęściej lęk przyciągnął wydarzenia. Także musicie pamiętać, że w tej magicznej stronie życia, którą my stosujemy, wszelkiego rodzaju lęki i obawy niestety bardzo szybko się materializują. Żeby doszło do nas coś dobrego, bogactwo, uroda, miłość. Musimy afirmować, działać, oczyszczać, znów afirmować i jeszcze raz afirmować. A okazuje się, że jak pomyślimy o czymś złym, strach powoduje natychmiastową materializację. Także musicie pamiętać, ja wiem, że bardzo ciężko jest ustawić się do życia tak, żeby tego strachu totalnie nie było. Ale z drugiej strony, mając tą świadomość, mam nadzieję, że moi widzowie tę świadomość właśnie z tym filmem będą zyskiwać, że strach bardzo szybko materializuje wydarzenia w naszym życiu, że nawet jeżeli będą jakieś problemy, że zaczniecie się o coś bać, co jeszcze nie ma miejsca w przyszłości, zatrzymacie się w tym punkcie, oczyścicie ten punkt, wzniesiecie swoje wibracje i że te problemy po prostu nie będą się realizowały. Oczywiście nasze lęki to są takie częste i ciągłe myśli przebiegające przez naszą głowę. Myśli nie da się zatrzymać. Mózg jest jak telewizor, puszczają nam programy, które lecą i tak przebiegają myśli przez naszą głowę, ale my mamy pilota. My możemy te myśli wyłączyć i odwrócić uwagę od tych myśli lękliwych, strachliwych, negatywnych. Jeżeli odwrócimy uwagę, nie nadajemy temu ważności. Jeżeli nie nadajemy temu ważności, to przestaje istnieć. I to nie jest tak, ja mam bardzo często, że na przykład jadąc samochodem, widząc jakiś wypadek, myślę tak, Boże, a jak tu jadę, tutaj coś mogłoby wyskoczyć i nagle łapię się na tym, że zaczynam myśleć lękliwie, zaczynam myśleć strachliwie, odwracam od tego uwagę i moim najlepszym sposobem jest zaczynanie śpiewać najgłupszych piosenek świata. Uwaga jest totalnie odwrócona i naprawdę to działa, czyli nie przyciągam to, co mi przebiegnie przez głowę, bo jest niemożliwością w takim zen żyć, jak buddyjscy mnisi, którzy nie wiadomo też co w tej głowie mają, ale no, nie w tym świecie. Oczywiście jest taki strach, który czasem zakrawa na patologiczny i to już nadaje się do leczenia. Ja mówię tutaj o takich lękach codziennych. Czy jutro będzie co włożyć do garnka? Czy moje dziecko wróci zdrowo ze szkoły? Czy mój małżonek mnie nie zdradzi? Czy bezpiecznie dojadę do pracy? Od tych myśli, od tych prozaicznych myśli odwracajcie uwagę. Dlatego, że te prozaiczne myśli najczęściej tworzą naszą rzeczywistość w 90%. Ile macie w życiu spektakularnych wydarzeń? Ślubów? Wesel, nie wiem, chrzcin, komunii, poznania kogoś wyjątkowego. Niewiele. Nasze życie składa się generalnie w 90% z drobiazgów i o te drobiazgi trzeba przestać się bać, bo wtedy, nawet jak nie będziemy mieli spektakularnych wydarzeń typu jadę na Madagaskar, okaże się, że nasze życie jest dobre, dlatego że budujemy je bez lęku. Ze strachem, jako ze strachem trzeba sobie radzić. Nie ma wyjścia. Dlatego, że strach bardzo nas ogranicza w działaniach przede wszystkim. Boimy się rozpocząć nowej inwestycji. Boimy się zacząć nowego związku. Mamy jakieś złe doświadczenia i tego się boimy. Te traumy należy niwelować, dlatego, że rozpoczynając swoje życie tak, z rozumem i z doświadczeniem, wiadomo, ale bez lęku, tylko z rozsądkiem, nie tworzymy potworów, które jeszcze nie istnieją. rozsądek i szeroko otwarte oczy, znacie mnie. Patela w rękę i do boju, tak? Ale nielękliwie. Nie, że 5 razy trafiłam na kogoś, kto mnie zdradził, to za 6 też tak musi być. Nie twórzmy tego, bo to się będzie materializować. Podobne przyciąga podobne. Jeżeli chcemy się rytualnie pozbyć strachu, musimy działać w dwie strony. Ja Wam tutaj nie podam wielkiego rytuału oczyszczającego. Nie, proste rzeczy są często najlepsze. Wypróbujcie prostą sprawę. Najpierw czarna świeca intencyjna z naszym imieniem i datą urodzenia napisaną na tej świecy, zapalona w intencji odcięcia lęku. I zaraz potem, po wypaleniu się tej czarnej świecy, czerwona na wzmocnienie naszego jestestwa, tak to nazwijmy, też z imieniem i z datą urodzenia. Prosta sprawa? Prosta, ale też poza nami odcina pewne negatywne rzeczy i podświadomość ma impuls, by pamiętać, żeby się nie bać. Nasze życie, jeżeli postępujemy zgodnie z naszymi lękami, wtedy nasze życie nawet nie stoi w miejscu, tylko zaczyna się cofać. Nie wejdziemy w nową spółkę, nie wejdziemy w nowy związek, nie podejmiemy ryzyka wyjazdu, bo boimy się samolotów. Jeżeli są takie patologiczne lęki, jak arachnofobia, agorafobia, nie wiem, windofobia, samolotofobia, ludziofobia, różne mogą być, no to tutaj trzeba udać się do specjalisty, aczkolwiek pomoc energetyczna, taka właśnie z odcięciem czarnej świecy, może również nam pomóc. Natomiast jeżeli są te lęki zwyczajne, takie, które tworzy nasz umysł i tworzy nasza imaginacja, wtedy należy świadomie na to spojrzeć i świadomie odwrócić od tego uwagę. Najlepszy na to sposób. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że my w sobie tworzymy wszystkie lęki, bo niestety lęki mogą w nas być zasiewane. Nie skacz, bo spadniesz. Nie stój w przeciągu, bo się przeziębisz. Uważaj na pana, który ma szramę na policzku, bo na pewno cię zamorduje. Uważaj na czarną wołgę. Rodzice nieświadomie, Baba Jaga przyjdzie. Rodzice nieświadomie zasiewają w nas od małego lęki. My jesteśmy jak komputer, jak twardy dysk, tabula rasa, biała tablica. I te lęki nawet nieuświadamiane, one potem wychodzą w życiu rzeczywistym, zupełnie czasem w innym momencie i w innym miejscu, niż były zasiewane. Nie skacz, lęk przestrzeni. Tutaj bardzo dobrze działają wszelkiego rodzaju oczyszczania na kody i matryce rodzinne, na to, co zostało w nas wkodowane. Są na to rytuały, owszem, nie znam takiego prostego sposobu. Oczywiście oprócz palenia świec intencyjnych, które są po prostu dobre na wszystko. I to nie jest tak, że od pierwszej świecy wszystko stanie się cudniejsze. Nie. To jest praca nad sobą. Ta świeca jest takim aktywatorem tego, że wiemy, że nad sobą pracujemy. Natomiast są rytuały, które po prostu oczyszczają nasze kody wpajane nam przez rodziców. Także jeżeli tutaj macie taki problem, można się ze mną skontaktować. Można, wtedy możemy coś spróbować zrobić. Możemy również lęki wynieść z poprzednich wcieleń. Jeżeli boimy się wody, może zginęliśmy właśnie w wodzie. Jeżeli boimy się huków, być może ktoś nas, nie wiem, zastrzelił. Jeżeli boimy się ludzi o określonym typie, może doznaliśmy od tych ludzi jakichś przykrości. Czyli tutaj również wszelkiego rodzaju rytuały, ale już rytuały odcinania od tych karmicznych rzeczy, ewentualnie dekrety, które od takich rzeczy odcinają, mogą nam naprawdę bardzo pomóc i nagle co? Zrzucamy kamień. Zrzucamy kamień z pleców i możemy iść dalej. Lęki bardzo przeszkadzają. To nie jest tak, że ja się niczego nie boję, ale staram się nad tym lękiem panować i nie karmić go moją uwagą. Rozsądek to jest coś innego. Nie wejdę w spółkę, bo widzę, że ktoś jest utracjuszem. W porządku, ale to nie jest lęk, że się boję, tu bym chciała, tu się boję. Nie. Każdy jeden związek, który napotykam na swojej drodze, daję mu 100%. Potem najwyżej rewiduję i robię porządki. Ale nie boję się wchodzić w związki, nieważne, że ileś mam ich za sobą. Bo co z tego, że było źle? No nie ma nic 2 razy się nie zdarza, nie ma 2 tych samych nocy, 2 tych samych pocałunków, 2 tych samych spojrzeń w oczy. Prosta sprawa. Dlatego nie powinniśmy z lękiem, że 500 osób coś nam zrobiło, to ta 501 też taka będzie. Pamiętajcie o tym. Jeżeli naświetlicie swój problem, to oznacza, że zaczynacie go przepracowywać. I to jest wspaniałe, dlatego że Nie musi być tak, że nagle muszę przyjąć pigułkę dobrą na wszystko, lekarstewko dobre na wszystko, tylko naświetlając problem powoli wyciągam z niego nitki i powoli go niweluję. Owszem, istnieje dobry strach. Strach na przykład może być samoobroną. Wiecie, w ciemnej ulicy, gdybym zobaczyła jakiegoś karka, który idzie na mnie, to pierwsze co, adrenalina i w tył zwrot. Ale to jest pozytywny strach, to jest instynkt. To jest coś bardzo atawistycznego, to jest coś, co dzieje się w naszych instynktach, czyli w gadzim muszczku. Jeżeli mamy lęki, które tworzą się na korze mózgowej, czyli na tym rozwojowym mózgu, który zyskaliśmy jako homo sapiens, to już nie jest najlepsze. Gadzi mózg, instynkty, popieram. Kark w ciemnej ulicy, uciekamy. Zupełna norma, tak? Szybki rozwój sytuacji w głowie i po prostu uciekamy. Bardzo jest naturalny w pierwszym momencie i dopiero potem analizujemy. Te instynkty bardzo często ratują nam życie. Natomiast jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nie kierują się jedynie instynktami, czyli tym gadzim umysłem, to tak naprawdę pracujemy korą mózgową, czyli tą najświeższą w ewolucji częścią mózgu i wtedy zdarzają się ludzie, którzy mimo strachu ratują inne osoby. To są ci, którzy wchodzą w ogień, by wyciągnąć z niego szczeniaka bądź dziecko. To są ci, którzy oddają życie w Oświęcimiu po to, żeby ktoś inny nie zginął. Ja tego nie porównywałabym z głupotą. Pewnie w tym trochę karmy, pewnie w tym trochę bardzo takich ludzkich emocji, ale właśnie to jest rewelacyjna kontrola nad strachem, bo ja nie wierzę, że ten, kto wchodzi w ogień, nie boi się, bo to też by było chore, ale potrafi tym swoją ludzką częścią mózgu i empatyczną, energetycznie wysoką częścią mózgu wejść i uratować kogoś innego. Oczywiście strach jest potrzebny do na przykład ratowania ludzi, dlatego że strach daje taki napęd do organizmu, że ten organizm jako mięsień, jako funkcja ma 300% lepszą wydolność. I ostatnio oglądałam film o takim chłopaku, który podniósł ciężki samochód po to, żeby móc wyciągnąć spod niego swojego wujka. 16-letni chłopak, który, nie wiem, miał udźwig 30 kg, podniósł ciężki, amerykański zresztą, wielki samochód. Oni tam mają te wielkie samochody, wielkie drogi, wielkie państwo w ogóle, tak? Także strach również jest potrzebny, ale niech to nie będzie strach patologiczny, niech to nie będzie ten strach, który nas ogranicza. Także, jeżeli macie duże problemy z nawtykanym strachem, nawtykanymi kodami, pamiętajcie, można to uwolnić rytualnie. Natomiast, nigdy nie jest tak, że ja zrobię rytuał i wam, nie wiem, wysmarowany tyłek masłem, tak, i już będzie się dobrze jechać. Nie, to jeszcze wasza praca też w tym jest, bo to działa w dwie strony, ale jeżeli chcecie sami sobie poradzić, dekrety, świece intencyjne na oczyszczenie i na wzmocnienie. Dobrze, moi kochani, tyle wam chciałam powiedzieć o strachu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, byciu ze mną. Krótkie filmy rano, długie wieczory z wróżką wieczorem. Także myślę, że jest do oglądania dla każdego na kanale, dla każdego coś dobrego. Buziaki dla was i pa, pa.